Dzień dobry Państwu. Dzisiaj 5 km pękło. Tylko i wyłącznie dlatego, bo za późno wstałem. No cóż. Jutro postaram się nadrobić ten problem. To straszliwe niedopatrzenie. A tak poza tym, chciałem z Wami porozmawiać dzisiaj na taki temat, jak to jest, jeżeli w życiu robi się to, co się lubi. Jeżeli Twoja praca to jest jednocześnie Twoja pasja. Bo ostatnio jest bardzo, bardzo popularne takie powiedzenie, że rób to, co kochasz, to nigdy nie będziesz pracował, zawsze będziesz szczęśliwy. A ja jako urodzony kontrarianin chciałbym w związku z tym z Wami porozmawiać na temat tego, czy to do końca jest dobre, czy to nie jest jakaś pułapka. O. Rób to, co kochasz, a nigdy nie przepracujesz żadnego dnia w życiu, czy jakoś tak. I mi się ta filozofia kompletnie nie podoba. No bo jeżeli mamy pracę, którą traktujemy jako źródło naszego zarobku, i oprócz tej pracy mamy jeszcze coś, co traktujemy jako hobby, jako coś, co sprawia, że zmieniamy sobie perspektywę, że jak gdyby czyścimy mózg z tych rzeczy, tam myśli różnych, jakichś problemów związanych z pracą i przestawiamy się na myślenie w kompletnie inny sposób. No i nagle to, co było odskocznią od tego zarobkowego życia, od tej aktywności zarobkowej, staje się tą aktywnością zarobkową, to nie ma szans na to, żeby wciąż tyle samo czasu poświęcać temu, co było naszym hobby, i żeby robić to w ten sam sposób. No nieuchronnie z zarobkiem będzie się wiązało jakieś tam sprofesjonalizowanie tego hobby, tak? W tym leży właśnie największy problem sprzedawania ludziom filozofii rób to, co kochasz. Ja myślę, że nie powinno się w życiu robić tego, co się kocha, bo na różne rzeczy w różnych momentach życia będzie rynek. Ja jak zaczynałem swoją karierę, powiedzmy tam zawodową, no to był bardzo dobry rynek na tłumaczenia. Dzisiaj myślę, że już ten rynek na tłumaczenia nie jest tak dobry, jaki był wtedy. Po prostu świat się zmienił. No potem zacząłem się zajmować czymś innym, bo rynek na tłumaczenia zrobił się gorszy, a ja wcale nie chciałem zarabiać mniej, tak? A potem jeszcze się zająłem czymś innym. I tak to już jest w życiu, że będziemy się zawodowo zajmowali tym, na co będzie rynek. Co nam zapewni ten przychód niezbędny do utrzymania rodziny i do życia na jakimś tam poziomie, na którym chcemy żyć. A hobby? To powinno być hobby. To powinno być coś, co właśnie sprawia, że jesteśmy w stanie się zresetować, że zmieniamy sobie kompletnie środowisko, zmieniamy sobie ludzi, z którymi to robimy, zmieniamy w ogóle czynności. Granie na gitarze jest zupełnie czymś innym niż wymyślanie, jak zorganizować funkcjonowanie przedsiębiorstwa, prawda? I to o to właśnie chodzi. Myślę, że metodą na bycie szczęśliwym zawodowo raczej jest coś innego. Jest posiadanie takiego etosu pracy i takiego zasobu narzędzi, które sobie wypracujemy, które sprawią, że wykonywanie praktycznie każdej czynności będzie dla nas czymś fajnym. Będziemy się w tym realizować. Poprzez to, w jaki sposób pracujemy, w jaki sposób osiągamy cele, a nie co konkretnie robimy. Jakiś zestaw osobistych narzędzi, osobistych praktyk, które sprawiają, że po pierwsze jesteśmy dobrzy w tym, co robimy, po drugie, że wykonujemy to w taki sposób, który nam sprawia przyjemność, mimo że to, co wykonujemy, może niekoniecznie być pasjonujące, bo na świecie jest mnóstwo rzeczy, które trzeba zrobić, które nie są pasjonujące, tak? A poprzez ten etos pracy możemy z takich niepasjonujących rzeczy zrobić coś, co sprawia nam przyjemność w egzekucji, w wykonaniu, tak? Więc ja myślę, że kluczem do sukcesu i do szczęścia zawodowego jest właśnie ten etos pracy, tak? No bo tak, jeżeli codziennie rano chodzę pobiegać i robię to przez godzinę, góra dwie dziennie, sprawia mi to przyjemność, no to jest jakieś tam moje hobby. Jeżeli zacząłbym to traktować jako sposób na życie, jako moją pracę, to musiałbym prawdopodobnie o wiele
o wiele bardziej zacząć trenować, musiałbym to robić przez więcej godzin, jakieś 6 do 8 godzin dziennie. No i wtedy już nie byłoby tak słodko. A jaki tutaj podać przykład tego etosu pracy? No tak z mojego własnego życia, tak? Zawsze dla mnie była ważna obsługa klienta. W mojej drugiej pracy w życiu, w firmie Pierron, byłem odpowiedzialny za w ogóle biuro warszawskie, które z jednej strony było taką bazą dla handlowców, którzy handlowali tam różnymi pomocami naukowymi, takim sprzętem wyposażenia szkół i tak dalej. Ale z drugiej strony też prowadziłem obsługę klienta, czyli jeżeli ktoś coś od nas kupił i co było słabe, albo wymagało naprawy, albo było uszkodzone, no to przez moje ręce przechodziło. Ja już wtedy, a to było... Ojejku, było strasznie dawno temu. Ja już wtedy zwracałem dużą uwagę na to, w jaki sposób z ludźmi rozmawiam, czy rozwiązuję im problemy, czy oni odpowiedzi na swoje zapytania dostają szybko. I to mi sprawia autentyczną przyjemność do dzisiaj, tak? Po tym, jak zmieniłem pracę i zacząłem pracować w kancelarii prawnej, tak samo zwracałem uwagę. Wtedy już nie byłem w kontakcie z klientem zewnętrznym, tylko z klientem wewnętrznym, czyli z innymi prawnikami w biurze, dla których ja byłem usługodawcą, bo byłem asystentem wtedy. No i tak samo zwracam uwagę na to, jak szybko im dostarczam pomoc, tak? Jak szybko im rozwiązuję problemy, w jaki sposób to robię, czy w momencie, kiedy z nimi rozmawiam, to przekazuję im też jakąś wiedzę, którą oni mogą potem wykorzystać. I to jest coś, co dalej mi sprawiało przyjemność. I do dzisiaj mi to sprawia przyjemność. I to, że z wami dzisiaj rozmawiam za pośrednictwem kamery i YouTube'a, i dzielę się jakimiś swoimi przemyśleniami, swoim doświadczeniem, opowiadam wam, co moim zdaniem, na przykład tak jak dziś jest, dobrą drogą do tego, żeby być szczęśliwym zawodowo i że to wcale nie jest robienie tego, co się kocha, tylko tak naprawdę właśnie posiadanie dobrego etosu pracy i wygodnego zestawu narzędzi do wykonywania różnorakiej pracy, to też mi sprawia przyjemność. Dzielę się swoim doświadczeniem i to jest super. I mam świadomość tego, że kilku osobom po drugiej stronie jakiś problem rozwiązuje i o to chodzi. W ciągu naszego życia wielokrotnie może się okazać, że będziemy zmuszeni zmienić zawód. No i co, jeżeli na samym początku sprawia nam radochę bycie nauczycielem, a potem z biegiem czasu, po 10 latach okazuje się, że na bycie nauczycielem już nie ma popytu. Musimy zostać szewcem. A potem 10 lat później okazuje się, że zamiast być szewcem, musimy zostać hydraulikiem albo matematykiem. Tak może się zdarzyć przecież. Jeżeli nasze szczęście zawodowe zależy od etosu pracy, od tego, w jaki sposób pracujemy, jakim zestawem narzędzi i jakie wartości przez tą pracę przekazujemy, możemy robić cokolwiek. Możemy być każdym z tych zawodów, które wymieniłem, jakimkolwiek innym też. No i zawsze będziemy czerpać radochę i satysfakcję ze swojej pracy.